przenosimy się do kolejnego gościa, którym jest Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, z panem też chciałbym porozmawiać na temat sytuacji, która ma miejsce na granicy, ponieważ tutaj to tyczy się bezpośrednio także struktur unijnych i decyzji unijnych polityków, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym, żeby pan i nasi widzowie zobaczyli materiał, który nagrał nasz reporter na granicy, dokładnie w Medyce. To jest reportaż od Wojciecha Łaskarzewskiego. My na dzień dzisiejszy blokujemy tiry, dwa tiry puszczamy na godzinę ze wschodniej, z polskiej strony na stronę ukraińską. Zbieramy tu transportowców z tego względu, że tak, nasz rząd rozłożył teraz do tej pory rolnictwo, rozkłada tutaj transport. Nie wiem, jaką trzecią gałęzią będzie tutaj rozłożona sytuacja, kto tutaj klęknie. Jakie kolejki w historii chyba nie było tej granicznej Medyce, żeby sięgała Rzeszowa? Masakra, ani obligacji nie ma, chodzą w płonie, kto gdzie, jak da rady sobie. Jedzenie już dawno skończyło się, jakiś tam sklepek był przed Radymną, to poszedł w sklepa, kupił tutaj takie kubaskie, już, bo tam nie liczył na tyle czasu, na dwa tygodnie na ciebie i wyjechał do mnie. Współczujemy tym kierowcom, ale musimy okazać swoje niezadowolenie, żeby nasz rząd nas doskonale zrozumiał, że jest źle. Jest bardzo ciężko gospodarzyć. Jeżeli się dokłada do hektara od 1500 do 2000 do kukurydzy, no to z czego? Czy chcą nasi włodarze, żeby nas komornicy zlicytowali? Kukurydza, czy pszenica, czy rzepak, wszystko spadło, nie? Ceny pszenicy były po 1500, 1700 zł. W tej chwili pszenica jest po 600 zł, nie? 600, 700 zł. Jeśli chodzi o moje prywatne straty, w przeciągu roku tamtego, które ceny tak dramatycznie spadły, 300 tysięcy złotych. Nie jesteśmy w stanie konkurować po prostu z Ukraińcami, nie? Znaczy mówimy tutaj Ukraińcami w cudzysłowie, bo to są europejskie holdingi, a nawet światowe, które tam mają po kilkaset tysięcy hektarów. I tutaj taki apel do rządzących, i żeby po prostu podjęli jakieś kroki w kierunku Unii Europejskiej, która traktuje państwo ukraińskie jako państwo członkowskie, gdzie Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, a jest traktowane jako 28 państwo Unii Europejskiej. Więc wspieramy Ukrainę i Ukraińców, pomagamy im. Jak ja to na poprzednich strajkach podkreślałem, my pierwsi wyciągnęliśmy do nich rękę, ale nie może ta ręka nas cały czas kąsać, skoro my też chcemy żyć. I co pan na to, panie pośle? Jakie widzi pan rozwiązanie tego kryzysu na granicy? No w tej sytuacji widać jak w soczewce brak jakiejkolwiek polityki ze strony rządu Morawieckiego przez ostatnie dwa lata na arenie międzynarodowej. Tak jak powiedział pan premier Leszek Miller przede mną w tej rozmowie, bo słuchałem tego wywiadu także uważnie, po prostu nikt z polskiego rządu w tej sprawie nie odzywał się na spotkaniu Rady Europejskiej, kiedy można było te rozwiązania załatwić, kiedy można było na przykład wprowadzić jakieś kontrole tych samochodów wjeżdżających do Polski, bo wiemy, że tam dochodzi do bardzo różnych sytuacji. Druga rzecz, no w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy już ten protest się rozpoczął, no polskiego rządu nie ma. Może pan prezydent powoływać pana Morawieckiego kolejny raz, ale tak naprawdę tam, gdzie Morawiecki czy jego ministrowie są potrzebni, czyli właśnie na granicy, w negocjacjach, nie ma po prostu tego rządu i to jest na pewno wielkie wyzwanie przed panie przyszłym rządem. Przepraszam, ośmielę się tutaj nie zgodzić, ponieważ pan minister infrastruktury, nowo wybrany pan minister Alvin Gajedur, ma dzisiaj spotkać się z organizacjami przewoźników, ma pojechać na granicę, a wczoraj była tam nowo wybrana minister rolnictwa. Czyli tak, wiem o tym, ale w ciągu ostatnich kilku tygodni nikt się tą sprawą nie zajął. Dobrze, że w tym momencie rzeczywiście nowo powołany minister tam jedzie, natomiast my potrzebujemy w tej sprawie rozwiązań w takim trójkącie Bruksela, Warszawa, Kijów i to jest przed nami. Przed nami jest najbliższa Rada Europejska w połowie grudnia i mam nadzieję, że na tą Radę pojedzie już nowo wybrany i zaprzysiężony premier Donald Tusk, który będzie w takim właśnie trójkącie z Komisją Europejską i z przedstawicielami Ukrainy rozmawiał.
A w takim razie chciałbym zapytać się, co pan powie na słowa byłej, co pan, przepraszam, co pan powie na doniesienia RMF FM i właściwie korespondentki tej stacji w Brukseli, które dzisiaj rano podała, że zmiany w systemie e-kolejek, dodatkowe pasy ruchu na przejściach dla pustych ciężarówek wracających do Unii Europejskiej i temat protestów na granicy polsko-ukraińskiej znajdą się w programie posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw transportu. Czyli rząd pracuje, uruchamia swoje kontakty i próbuje zażegnać ten kryzys. Bardzo dobrze, bo to jest duży problem i to jest w ogóle kwestia też dyskusji na temat przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. My powinniśmy być, Polska powinna być taką starszą siostrą, wspierać Ukrainę na jej drodze do Unii, ale jednocześnie musimy tą dyskusję w Polsce przeprowadzić, bo przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej wywoła wiele problemów natury właśnie gospodarczej. My musimy być przygotowani na to, że Ukraińcy będą w pewnych dziedzinach, zwłaszcza gospodarczych, mieli dumpingowe ceny i my musimy być na to przygotowani, tak jak swego czasu w 2004 roku część państw Europy Zachodniej przygotowywała się na to, że 10 nowych państw członkowskich do Unii przystąpi. Jak w takim razie możemy przygotować się na ewentualne wstąpienie Ukrainy w struktury Unii Europejskiej, pana zdaniem? No wie pan, panie redaktorze, w tamtym czasie wiele krajów wprowadzało różnego rodzaju okresy przejściowe, choćby w kontekście zatrudnienia. Na pewno kwestia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w kontekście Ukrainy to będzie ogromne wyzwanie, więc tych tematów do otwarcia, do rozmowy jest bardzo wiele, natomiast jedno jest pewne, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej leży w polskim interesie długofalowo, bo to jest dla nas też kolejny bufor bezpieczeństwa i dobrze, żeby Ukraina do tej Unii Europejskiej przystąpiła, ale dobrze, żeby przystąpiła na takich warunkach, żeby Polska na tym zbyt wiele nie straciła. To nie będzie oczywiście łatwe, ale docelowo to jest w naszym interesie, zresztą podobnie jak demokratyzacja Białorusi czy przystąpienie Mołdawii. A proszę powiedzieć, czy jeżeli nowa minister rolnictwa, pani Anna Gembicka, pojawiłaby się w Brukseli, poprosiłaby pana o pomoc i razem z innymi polskimi europosłami o pomoc w skontaktowaniu z odpowiednimi osobami, w pomoc w udzieleniu, podzieleniu się swoimi kontaktami w Brukseli, czy pan pomógłby w takim razie polskiemu rządowi w zażegnaniu tego kryzysu? Byłaby taka współpraca ponadpartyjna w parlamencie? Oczywiście, żebym pomógł, panie redaktorze, to jest coś naturalnego. Ja bardzo żałuję, że w ciągu tych 4 lat, kiedy jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, w zasadzie nie było żadnej takiej prośby, poza jedną małą ze strony 2 europosłanek PiS-u w sprawie rozporządzenia metanowego, gdzie rzeczywiście uratowaliśmy ponad 130 tysięcy miejsc pracy na Górnym Śląsku. Wszystko było robione bardzo późno, na ostatni moment, dlatego że właśnie polski rząd nie zareagował w odpowiednim czasie, a później w Parlamencie Europejskim udało nam się te rozwiązania zmienić i przeprowadzić. Ja w tej sprawie nawiązałem bardzo dobre relacje z Zielonymi i z socjalistami z Niemiec i udało nam się te miejsca pracy uratować, więc ja jestem absolutnie do dyspozycji. Przypominam, że Polska ma komisarza odpowiedzialnego za właśnie rolnictwo, który jest... Właśnie chciałem o to też zapytać. Właśnie chciałem też zapytać w takim razie od komisarza Wojciechowskiego, jakich kroków pan by się spodziewał w obliczu tego kryzysu na granicy? Co powinien zrobić? Uważam, że powinien zorganizować takie spotkanie właśnie trójkąta pomiędzy Komisją Europejską, rządem ukraińskim i rządem polskim, zorganizować takie spotkanie w Brukseli i rozpocząć jakąś próbę pomocy polskim rolnikom i polskim firmom przewozowym. To jest możliwe. On ma do tego prerogatywy i powinien coś takiego zorganizować właśnie przed tym spotkaniem Rady Europejskiej, gdzie już będą zapadać konkretne decyzje polityczne. Panie pośle, teraz trochę zmieniając temat, ale dalej pozostając w temacie Brukseli i Parlamentu Europejskiego, chciałbym zapytać też o to, o co pytałem pana byłego premiera Leszka Millera, mianowicie o tekst, który pojawił się na łamach Newsweeka. Mówię tutaj o tym, o czym pisał Andrzej Stankiewicz, czyli zastępca redaktora naczelnego portalu Onet.pl, i pytam, czy pan chciałby zasiąść w ławach w Parlamencie Europejskim razem ze Zbigniewem Ziobrą. Jaką przyszłość polityczną dla byłego ministra sprawiedliwości pan widzi?
No ja słyszałem te wszystkie plotki o tym, że dla pana Zbigniewa Ziobro, być może również dla pana premiera Morawieckiego są szykowane miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego. Ja w przeciwieństwie do pana Leszka Millera zamierzam kandydować w tych wyborach 9 czerwca, więc no, może się tak zdarzyć, że właśnie pan Ziobro, czy pan Morawiecki, czy jeszcze inny Sasin będą zasiadać w Parlamencie Europejskim, ale przypominam, że Parlament Europejski ma swoje procedury i jest bardzo łatwo znieść immunitet posłom. To się wydarzyło kilkukrotnie w tej kadencji, więc myślę, że jeżeli będzie takie głosowanie, a będzie wezwanie polskiego sądu czy prokuratury do dostawienia się przed jej obliczem, to myślę, że wszyscy europosłowie w tej sprawie zagłosują za, podobnie jak było to ostatnio w sprawie immunitetu choćby Patryka Jakiego, czy wcześniej innych europosłów z innych frakcji politycznych. Także to nie jest żaden problem, to, że ktoś zostaje europosłem, to nie znaczy, że jest bezkarnym. Zresztą pan europoseł Karpiński także ostatnio powiedział w jednym z wywiadów, że jest gotowy do tego, żeby stawić się przed oblicze prokuratury, jeżeli ta po prostu go wezwie, więc to nie jest problem. I oczywiście to jest trochę hipokryzja ze strony pana Ziobry i pana premiera Morawieckiego, bo wiemy, jak nazywają Unię Europejską, jak nazywają ją wyimaginowaną wspólnotą czy okupacją brukselską, ale tak to wygląda w polityce, że niestety ci politycy często właśnie antyeuropejscy, skrajnie antyeuropejscy, jednocześnie bardzo lubią brukselskie posadki. No właśnie chciałem o to zapytać, no bo Zbigniew Ziobro był chyba najbardziej wyrazistym politykiem wśród, powiedzmy, tych eurosceptyków, dlatego byłem ciekaw, co pan uważa na ten temat, ale już pan ubiegł moje pytanie, więc przejdę do kolejnego. I teraz na polski grunt chciałbym się przenieść. Polski parlament pracuje nad powołaniem trzech komisji śledczych. Uważa pan, że to będą polityczne igrzyska, czy rzetelne sprawdzenie, przyjrzenie się tym rządom Prawa i Sprawiedliwości? Nie, w przeciwieństwie do PiS-u przyszły obóz rządowy, tak to nazwijmy, nie będzie sięgać po chwyty poniżej pasa. Powstaną normalne, regulaminowe komisje śledcze, nie żadne polowanie na czarownice, ale rzetelne wyjaśnienie tych wszystkich niegodziwości i nadużywania prawa. I najpierw taka weryfikacja przed komisją, a później przed niezależnymi sądami. Bardzo się cieszę, że te komisje śledcze zostają powoływane. Ja byłem akurat członkiem tutaj w Parlamencie Europejskim Komisji do Spraw Zbadania Pegasus. I myślę, że to będzie bardzo ważna komisja śledcza, bo przypominam sobie te wszystkie dyskusje u nas tutaj w Parlamencie Europejskim, zresztą przedstawiciele PiS-u jako jedyni nie stawili się przed oblicze naszej komisji. Nawet Węgrzy wysłali urzędników, Polska PiS nie wysłała nikogo. A to jest bardzo ważne, dlatego że mieliśmy w Polsce taki trójkąt bermudzki pomiędzy prokuraturą, mediami publicznymi i służbami. Preparowano po prostu materiały, wysyłano bezpośrednio do telewizji publicznej, więc bardzo, bardzo się cieszę, że będę mógł Panie pośle, na czym pan teraz bazuje, prezentując takie argumenty? Na czym pan bazuje? Ma pan jakieś dowody na to, że były wysyłane Tak, oczywiście. Ja w tej sprawie też byłem w kontakcie z panem posłem Krzysztofem Brejzą. On z jego SMS-ów stworzono maila, z kilku SMS-ów stworzono jeden inny dokument w postaci maila i telewizja publiczna kilkunastokrotnie pokazywała ten dokument, więc to było tworzenie alternatywnej rzeczywistości i próba ubrudzenia polityków opozycji w tą całą machinę propagandową PiS-u, więc takie dowody są i wszyscy o tym, wszyscy, którzy głęboko w tej sprawie siedzą, wiedzą, więc ja czekam na to, że te wezwania przed komisję śledczą będą i będziemy rzeczywiście odkłamywać te wszystkie fake newsy i dezinformacje, którą telewizja publiczna serwowała Polakom przez 8 ostatnich lat. No właśnie, mówi pan o wezwaniach, a kto powinien dostać takie wezwanie? Kto powinien musieć stawić się przed komisjami śledczymi, jeżeli one ostatecznie powstaną? Ja uważam, że jedną z pierwszych osób, która powinna stawić się przed tą komisją do spraw Pegasusa, jest pani ekspremier Beata Szydło. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy się dowiedzieć, nie tylko jak PiS podsłuchiwał opozycję czy prawników, ale także w jakich okolicznościach w ogóle doszło do zakupu tego oprogramowania, które, jak wiemy, odbyło się niezgodnie z prawem.
I tutaj zostały wydane ogromne pieniądze, które były przeznaczone na wsparcie osób doświadczonych przemocą domową. Wszystko działo się, początek tej całej sprawy, na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w lipcu 2017 roku z udziałem właśnie pani premier Szydło. I chciałbym też się dowiedzieć, czy pośrednikiem w zakupie Pegasusa był Viktor Orban, bo wszystko na to wskazuje, że właśnie wtedy, w tym 2017 roku, na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej pani premier Szydło wspólnie z Viktorem Orbanem dogadywali się w kontekście zakupu właśnie tego oprogramowania Pegasus. Ma też powstać komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych. I chciałbym zapytać pana o słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej, które padły w Sejmie, pani Małgorzaty Niemczyk. I tutaj pozwoli pan, że zacytuję, żeby być dokładnym. A na koniec i na marginesie mam takie pytanie. Na ile skręciliście wybory prezydenckie i o ile głosów Rafał Trzaskowski pokonał Andrzeja Dudę? Tym pytaniem rzuconym w stronę ław, w którym zasiada w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, skończyła pani poseł swoje wystąpienie w polskim parlamencie. Czy pan myśli, że mogło dojść do sytuacji, kiedy wynik wyborów prezydenckich został sfałszowany? Pośrednio na pewno tak, dlatego że jeżeli media publiczne są tubą propagandową tylko jednego obozu politycznego, to nie mamy do czynienia z prawdziwą demokracją. Jeżeli chodzi o jakieś takie bezpośrednie skręcenie tych wyborów prezydenckich, to przypominam sobie dwa elementy. Po pierwsze, część głosów z emigracji, które nie dotarły na czas i zostały odrzucone, a wiemy, że na emigracji przewaga pana Rafała Trzaskowskiego była spora. A drugi taki element to, przypominam sobie, analizując poszczególne komisje wyborcze, domy pomocy społecznej, gdzie praktycznie w 100% wszystkie głosy padły na prezydenta Andrzeja Dudę. Więc takie oczywiście symptomy były. Trudno będzie to oczywiście udowodnić, natomiast jako politolog, obserwując media publiczne od 8 lat z dużym zażenowaniem, uważam, że tak, że ten pośredni wpływ też ma ogromne znaczenie dla wyroku demokratycznego i na pewno te kilkaset tysięcy głosów przewagi no nie były uzyskane do końca zgodnie z prawem. Dobrze, dziękuję bardzo. Naszym gościem był Łukasz Kochut, europoseł z ramienia Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Brukseli.